Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale, widzowie. Dzisiaj oczywiście jesteśmy na osiedlu Tostowo. Oczywiście, tradycyjnie, teraz już każdy odcinek będę zaczynać chyba stąd. Z mojego domu oczywiście na osiedlu Tostowo. Oczywiście jesteśmy również na Palionowie. I słuchajcie, bardzo ważna rzecz, ponieważ zbudowałem pewną mega rzecz. Ale to zaraz wam o wszystkim powiem, ponieważ zanim to wszystko, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja wam powiem tak, widzowie, od wczoraj ponoć na Palionowie obowiązuje pewna waluta. Ja jeszcze nie mam pojęcia, jak ta waluta w ogóle się nazywa, jak ta waluta wygląda, nie wiem. Ale ponoć od wczoraj, jeżeli dobrze kojarzę, od wczoraj taka waluta ma mieć miejsce i faktycznie mają być tutaj jakieś, że tak powiem, pieniądze. Czy to dzisiaj? Ja szczerze, widzowie, nawet nie wiem. Ja po prostu dostaję informację, że waluta będzie, ale jeszcze jakby nie wiem, czy ona już została wprowadzona, czy nie. W każdym razie zostanie wprowadzona na jakoś w przeciągu... Albo następnych kilku dni, albo już jest. Nie wiem, widzowie, nie wiem, ale wiem, że ma być. Więc uwaga, co to będzie za waluta? Totalnie nie wiem, ale będziemy musieli zarabiać. Więc to jest ważne. Zaczyna się ekonomiczne podejście do Minecrafta, czyli trzeba prowadzić ekonomię, trzeba robić pieniądz, widzowie. Pieniądz rządzi światem nie tylko minecraftowym, ale również rzeczywistym, znaczy nie tylko rzeczywistym, ale również minecraftowym. Więc oczywiście musimy poświęcić swoje życie do tego, by zarabiać pitos. Więc ja, widzowie, wpadłem na świetny pomysł, jak mógłbym właśnie ja taki pitos zarabiać, więc ja sobie troszkę posiedziałem i pobudowałem pewną wybitną rzecz, wybitną, widzowie. To, co ja wymyśliłem, to zaraz będziecie mi mówić, że nigdy nie widzieliście czegoś tak wybitnego, ponieważ jak ja was zaraz oprowadzę po moim genialnym pomyśle, to wam kopary opadną i inne takie. Ogólnie ja widziałem, że wiele osób już tutaj, patrzcie, co tam się już zaczyna robić, nie? Tutaj wiele osób już zaczyna robić jakieś swoje biznesy, a tu widać mój biznes, widzowie. Ja wymyśliłem sobie, że mój biznes, jako że jestem tostem, więc jestem teoretycznie, prawda, lekko rzecz ujmując, jestem teoretycznie posiłkiem. Dla... O, ja mam w ogóle za ciemno tą kamerę. No, że tak to ujmę, jestem tostem, czyli jedzeniem. Więc czym się może zajmować tost, jak nie jedzeniem? No oczywiście, że ja będę tutaj miał targ swój, na którym będę sprzedawał jedzonko. Najlepsze jedzonko. Myślałem, czy zbudować piekarnię, ale uznałem, że targ taki, jaki tutaj mam, to jest po prostu najlepszy pomysł na świecie. Ale ten park skrywa o wiele więcej sekretów, niż wam się wydaje. Zaraz wam oczywiście pokażę. Tu póki co targ chwilowo zamknięty. I uwaga, wchodzimy do środka tutaj, prawda, tego targu. I uwaga, mamy tutaj 6 stanowisk dokładnie. I są to stanowiska o różnych kolorach. Tu jest czerwony, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy i oczywiście żółty. Takie mamy tutaj stanowiska, 6 stanowisk, które w zupełności nam powinny wystarczyć. I teraz tak, słuchajcie, w każdym z tych stanowisk będzie stał wieśniak, który po prostu będzie odbierał zamówienia. I teraz tak, nie będziemy handlować z wieśniakami, bo wieśniacy dają emeraldy, a my nie chcemy emeraldów, tylko my chcemy pieniądz. Więc pieniądz będzie zupełnie czymś innym, to na pewno nie będzie emerald. Pieniądz będzie, prawda, ja z tego co wiem, to ma być prawdziwy banknot. Więc jeżeli to będzie prawdziwy banknot, taki jakby dolar, można by było powiedzieć, no to w takim razie będziemy mieli faktycznie coś osobnego i handel z wieśniakami nie da nam zarobku, więc w tym momencie wszystkie plany na to, żeby zrobić nieskończoną ilość pieniędzy, no nie są możliwe, trzeba tu faktycznie prowadzić ekonomię i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest tutaj jakoś zaplanowane tak, żeby to wszystko miało działać. I słuchajcie, ja tutaj z każdym stanowisku zrobię jakieś rzeczy, czyli na przykład tutaj zrobię, nie wiem, ryby, tutaj zrobię chleb, tutaj zrobię ziemniaki, wiecie, różne takie rzeczy, wszędzie będzie. I teraz tak, jak to będzie działało? Ja jeszcze tutaj muszę pododawać takie dispensery, na których będą po prostu możliwość zabrania sobie tego wszystkiego, co będzie się chciało, czy może jakieś skrzynki. Jeszcze nie wiem, jak to ogarnę, w każdym razie będzie to jakoś działało. I teraz tak, jeżeli ktoś na przykład tam będzie, tutaj sobie załóżmy ziemniaczek, i teraz ktoś przyjdzie i powie, tu są ziemniaki, chcę kupić ziemniaka, kupuję tego ziemniaka i załóżmy, że perły to są prawda, te banknoty, te pieniądze, no to tu będzie stał wieśniak i on wtedy jedyne, co musi zrobić, to rzucić takiego banknota, albo i dwa, albo i nawet trzy banknoty, w zależności od tego, ile weźmie tego wszystkiego, będzie musiał tutaj rzucić do wieśniaka, który tu będzie stał, a wieśniak to zabierze. I mój wieśniak, który tutaj był, właśnie jakby go nie widać, ale on to oczywiście zabrał. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest taki pewien system stworzony, który sprawia, że każdy to targ jest połączony do tego miejsca, a to jest wejście tylko dla personelu targu na Palionowie, czyli tylko i wyłącznie dla ja tu mogę wejść. Wchodzimy do środka, idziemy tutaj tunelem i tu patrzcie, mamy skrzynki. System lejów sprawia, że wszystkie pieniądze zebrane ze wszystkich stanowisk będą wlatywać dokładnie w to miejsce. I ja sobie tu zerkam, mam 3 perły, no i fajnie, i możemy w ten sposób sobie zabrać i cieszyć się naszym, prawda, zarobkiem, naszym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, sukcesem.
jakiś tak to można nazwać, oczywiście. Mam nadzieję, że to będzie śmigać i tak dalej, że jedzenie, no, jedzenie jest potrzebne, więc wydaje mi się, że dosyć często tutaj mogą osoby niektóre przychodzić kupować jedzenie. No bo jednak jedzenie jak się skończy, to wiecie, to będzie lipa, nie? A mi się wydaje, że skoro będzie taki targ, no to w takim razie już nikt nie będzie musiał myśleć o jedzeniu. Nagle tutaj się okaże, że wiecie, ja będę teraz robił tak, że będę miał masę jedzenia, a wiecie, ja wam tylko pokażę pewną rzecz. Ja myślę, że ziemniaki będą najczęściej kupowane, ponieważ ziemniaki dam najmniejszą cenę, jaka jest możliwa. Czyli po prostu ziemniak będzie kosztował najmniej z wszystkich rzeczy. Dlaczego? Ponieważ ja ziemniaków mam masę. Ja ziemniaków, widzowie, tutaj w tym moim, możemy to nazwać teraz już magazynem, mam najwięcej, bo ja tutaj zejdę na dół i ja się teraz powinienem nakryć nogami, jak ja zobaczę, co my tutaj mamy, bo tu są wiśniacy, którzy ciągle dla mnie pracują. Są tylko dwa stanowiska, widzowie. A mi się wydaje, że jeszcze zrobię poza ziemniakami siano. Tu możemy zrobić dodatkowe z sianem. Możemy zrobić coś jeszcze i to wszystko będzie śmigało jeszcze i jeszcze lepiej. Więc uwaga, schodzimy na dół i teraz patrzcie. Tutaj, o, tu możemy znowu zebrać. Czy ja mam wiadra? Mam wiadra, więc zbierzmy sobie tutaj pięknie wszystko. Coś takiego. I teraz odłóżmy sobie tutaj wiaderka, żeby to wszystko było git. I teraz tak, ja tutaj będę mógł sobie to wszystko przepalać, ponieważ jestem na to przygotowany. I patrzcie, mam tutaj już nawet przepalone kilka rzeczy, więc mógłbym to zabrać. Na razie tego nie będę brał, ale będę to wszystko przepalać i będą ziemniaki przepalone i nieprzepalone w tym markecie, więc każdy będzie mógł sobie zabrać nieprzepalonego ziemniaka, który będzie oczywiście najtańszy z najtańszych rzeczy, a przepalony będzie kosztował troszkę więcej. No i to wszystko sprawi, że jakby te przepalone ziemniaki będą naprawdę bardzo opłacalne, ponieważ będą dawały dużo, zaspokajały głodu i wiecie, chcę na ziemniakach chcę tam obsadzić najwięcej, więc wydaje mi się, że stanowisk z ziemniakami będzie tam najwięcej i myślę, że zrobimy kilka cen ziemniaków, tak, że jeżeli ktoś nie przejdzie się po wszystkich stanowiskach i nie zobaczy, gdzie jest najtańsza cena, no to może trafić na tą najdroższą i kupi najdrożej ziemniaki, jak się da. Dobra, uwaga, zobaczmy, ile tu jest ziemniaków. Oczywiście full i połowa. Tu full, połowa. My nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie, nie nadążam z tym, żeby te ziemniaki przepalać, więc jeżeli ten targ wyruszy i ludzie zaczną to kupować, to wydaje mi się, że to będzie najlepsze, co może się przydarzyć temu parkowi, bo nagle okaże się, że ziemniaki schodzą faktycznie i że się faktycznie to opłaca. Z tym, że te ziemniaki dalej są produkowane w takiej prędkości, że wszystkie osoby na palionowej nie będą w stanie ich zjeść. Nie będą, to jest niemożliwe, widzowie. Więc będziemy musieli te ziemniaki jakoś składować i będę musiał jakoś je przemyśleć, ale może jakoś inaczej będziemy używać tych ziemniaków też. Ja też chciałbym bardzo postawić tutaj, że tak powiem, jakiś inny biznes, ponieważ targ to jest jedno, ale wydaje mi się, że można by było otworzyć, wiecie, targ to jest takie uniwersalne miejsce. Mi się wydaje, że ja ten targ ogólnie i to jest takie coś, na czym chcę najbardziej toprzeć. Poza tym, że ja tutaj będę miał swój targ, który wiecie, na przykład tutaj dam sobie ziemniaczki czy coś w innym, coś tam, to ja chciałbym dać możliwość innym osobom na palionowie wykupienia jednego straganu i jeżeli będą oni mieli jakiś swój biznes i będą chcieli ten biznes tutaj jakby sprzedać, czyli na przykład będą chcieli sprzedać tutaj jakiś, nie wiem, będzie ktoś kowalem i będzie chciał sprzedać narzędzia, no to zamiast budować swoje stanowisko albo mając swoje stanowisko, będzie mógł też jakby postawić sobie tutaj i za drobną opłatą móc również tutaj, że tak to ujmę, swój biznes prowadzić. I teraz tą opłatę, jaką tutaj ten ktoś będzie, że tak powiem, uiszczał, to po prostu będzie w zależności od tego, ile on zarobi. I po prostu zrobię tak, że jeżeli ktoś sobie zabierze na przykład ten targ, to ja ten targ odłączę z całego tego systemu tych lejów i zrobię do niego osobną skrzynkę, przez co będę wiedział dokładnie, ile to stanowisko zarobiło pieniędzy. I w ten sposób będę mógł później dawać, jakby wiecie, procentowo ileś ja sobie zabiorę, a ileś po prostu dam osobie, która tutaj, że tak powiem, pracowała. Więc myślę, że to, co tutaj zostało wymyślone, targ to jest moim zdaniem w ogóle najlepsza rzecz na świecie, bo targ to jest miejsce, w którym może być sprzedawane wszystko, dosłownie, bez wyjątku. Czyli my możemy tutaj postawić tak naprawdę, postawiłem stragany, a może tu być sprzedawana każda możliwa rzecz i wydaje mi się, że każdy będzie chciał coś takiego tutaj, że tak powiem, móc wynająć sobie taki targ i tutaj jakkolwiek pracować i to będzie mój jeden biznes. A drugi biznes? To jeszcze nie wiem, jaki będzie, ale jakoś sobie go wymyślę, ale muszę wymyślić więcej biznesów, ponieważ z tego, co mi wiadomo, tak dostałem taką informację, jeżeli ktoś otworzy biznes, to dostanie 64, czyli dokładnie stack waluty, która jakby będzie na palionowie, czyli będziemy mieli już od razu 64 banknoty, co będzie naprawdę bardzo dobrym startem. A w sytuacji, kiedy otworzę kolejny biznes, dostanę kolejne 64 banknoty, więc ja w ten sposób mam zamiar otworzyć kilka biznesów i wyjść z tym jakoś na plus. I to jest taki mój, że tak powiem, plan. I mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie i mam zamiar otworzyć jak najwięcej biznesów, tak żeby mieć jak najwięcej siana i może za to siano później coś będziemy kupować. W końcu cieszę się nawet, że jest taka waluta. To będzie naprawdę bardzo fajne, ponieważ jeżeli jest waluta na serwerze, jeżeli jest coś, co można kupić i coś, co nie ma wartości takiej jak na przykład diament, że można coś z tego skraftować, tylko na przykład ma wartość taką, że po prostu możesz tym jakby płacić, to w tym momencie nabiera ogromnego sensu i ma to naprawdę, no że tak powiem, jest tutaj teraz walka o to, kto będzie miał tego więcej, no bo jakby, wiecie, diament da się znaleźć,
a tej kasy znaleźć się nie będzie dało, więc tą kasę będzie trzeba sobie na nią zapracować. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. No tutaj Paweł ma jeszcze, że tak powiem, swój Palion Style i wydaje mi się, że na tym może dobry biznes trzepać, bo z tego co wiem, tutaj właśnie mają być zbroje jakieś ulepszone fajnie, więc jeżeli mi się zniszczy moja zbroja, chociaż ja tam mam mending na niej i to jest właśnie, ciekaw jestem, jak do tego podejdą, no bo jak jest mending, to w sumie ta zbroja mi się nigdy nie skończy, tym bardziej, że ja jakby mając tam ziemniaki, które mi się przepalają, jak ja wyciągam je z pieca, dostaję ogromną ilość expa i mi się wszystko naprawia i przez to ja mam ciągle tutaj na przykład kilo, bo to akurat właśnie tu muszę narzucić mending, tego prawie w ogóle nie używam, znaczy troszkę używam, ale tutaj już raz naprawiałem to tymi diamentami, to też naprawiałem diamentami, ale przydałby mi się tutaj właśnie mending. Ja w sumie ogarnę, czy ja mam jakiś mending, bo to jest ciekawe. Tam na pewno w tych wieśniakach bym miał, a właśnie ja w ten sposób jakby wszystko ciągle sobie naprawiam, więc ja jestem, że tak powiem, ustawiony, bo ja nie jestem w stanie stracić w ogóle tych wszystkich rzeczy, wiecie o co chodzi. To jest niesamowite. Ja bym chciał też na przykład zrobić tak, żeby na przykład otworzyć biznes kopalniany i zrobić żelazo. Tak, żeby można było kupować żelazo na targu. To by było coś pięknego. Dobra, pójdźmy do tych wieśniaków, zobaczmy ile ten mending kosztował i może sobie kupimy i narzucimy na ten miecz. Mending był tu tego ziomeczka. Mending to było emeraldów 18 i książka. Okej, okay. Emeraldów 18 i książka. Zbierzmy sobie to, bo to nam się przyda do tego, żeby zdobyć emeraldy na pewno, bo tam też się da z tego, z papieru zabrać, więc to nam się na pewno przyda, więc weźmy. No i na tych wieśniakach będzie też można jakiś biznes robić, wiecie, teraz to nabiera sensu, teraz to tutaj można kombinować jakoś i faktycznie dojść do jakiegoś, że tak powiem, bogactwa. To jest mój cel w ogóle, na Palionowie to jest mój cel, stać się najbogatszą osobą na Palionowie. Taki jest cel, aczkolwiek nie wiem, czy będzie tak łatwo, no bo jednak burmistrz to jest godny przeciwnik, że tak to ujmę. I wydaje mi się, że może on mieć równie dużo, ale no zobaczymy. W każdym razie, ja już mam w sumie jeden biznes, bo ja mam deweloperkę na jak to się nazywa, na osiedlu testowo, no. Mam dewelopery, ja tam, prawda, sprzedaję mieszkania, to już jest jakiś biznes, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, wymieńmy sobie tutaj wszystkie te... Ej, strasznie mało z tego miałem. Żelazo tu jest, fajnie się opłaca, to by trzeba było ich zagryźć, żeby to się bardziej opłacało, już dawno ich nie zagryzałem. Ajajajajaj, dobra, a ty ziomeczku? Ojejku, wy nie jesteście w ogóle ulepszeni. No tu się będzie trzeba pochylić nad nimi, bo oni mają, że tak powiem, fajne możliwości, a no 9 emeraldów to jest średnia sprawa, więc musimy sobie ogarnąć jeszcze więcej ich, a ja tutaj oczywiście ich nie mam, ja wiem gdzie ja mam emeraldy, ja mam je na osiedlu. No tam sobie wszystko przeniosłem, więc zajdźmy tam na to osiedle, szybko zalecę, żeby jakoś to wymienić, ale jeszcze zerknę, czy tutaj gdzieś emeraldów, nie, na bank tu nie odłożyłem emeraldów nigdzie, chyba że tu, nie, dobra, lecimy szybko na osiedle, ponieważ tam mam emeraldy jeszcze i mam nadzieję, że będzie wystarczająco, żeby kupić sobie chociaż jeden mending i w ten sposób, no tu będzie niezły, mi się wydaje, że też w ogóle można by było na tym targu, kurczę, ja właśnie, to jest tak, że ja mam jakby targ, ale jakby nie mogę tam sprzedawać rzeczy, które na przykład Paweł sprzedaje u siebie w Palion Style'u, wiecie o co chodzi, bo to by było niesprawiedliwe, więc ja muszę sprzedawać tam to, co, na co mam pozwolenie, czyli na przykład ja żarcie będę mógł, o, 18 chyba idealnie, bo tam było książka i 18 tego, co mi się kojarzy, na górze mam chyba jeszcze emeraldy, ale nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że całkiem możliwe, że tak. Tak, mam również. A ja mam diaksów ogromną ilość w ogóle. Co jest grane? Kiedy ja to uzbierałem? Czy ja wygrałem w czymś? Ja chyba u kogoś występowałem i coś wygrałem. Ale już nie pamiętam. No ale... Albo... A nie, może ja tyle miałem? Może tyle miałem. Dobra, ja już nie wiem. Dobra, to już nie specjalnie mnie to interesuje. W każdym razie musimy otworzyć jeszcze jakiś biznes związany... Ja wiem! Tu jest kopalnia! Ja tutaj zbuduję kopalnię i zrobię... Powiem Pawłowi, że to jest kolejny biznes mój, czyli kopalnia i kopanie surowców. I kolejny tu będzie możliwość kupienia surowców. Żelazo, wszystko co będzie, wiecie, a ja... no, to będzie dobre. Mi się wydaje, że takie kopanie może oddać faktycznie. Dobra, mam 34 emeraldy. Potrzebuję jeszcze książkę. Ale jak ja tu płynnie wleciałem w ogóle, to jest niesamowite. A ja tu mam jakieś książki. Czy tu jest mending? Nie ma tu mendingu, akurat mam wszystko, tylko nie mending. Książka. Dobra, weźmy jakąś najsłabszą. To nie, to są napisane. A tu co pisze? Wziąłem 2 enchanty, oddam ci kasę. Aha. Do mnie regularnie ktoś przychodzi i mi bierze. Ej, nie, to są za dobre enchanty, ja tego nie mogę rozmienić. Silk Touch? Nie, dobra, książka, może mam tu jakąś? Proszę książkę. Tu chleb, to nie interesuje mnie to. Ja już chleba w ogóle nie wiem, odkąd mam tamtych wieśniaków. Dobra, ja chyba nie mam książki, więc chyba będziemy musieli albo ją skraftować jakoś. Kurde, nie mam książki, naprawdę?
Hieny, przyznanie działki. Ja miałem, patrzcie ile jest książek, ale wszystkie są takie, że są do pisania. Nie mam żadnej książki do enchantu. Dobra, widzowie, biorę jedną tutaj, bo ja mending potrzebuję. Wyrzućmy silk toucha, silk touch jest mi najmniej potrzebny. Ściąga się tu na tym enchanty, uwaga. Dobra, mamy to, weźmy za expa. Dobra. Ja musiałem tego expa zabrać, to jest zbyt opłacalna rzecz. Dobra, i idziemy tutaj do wieśniaka teraz sobie zabrać mending, czyli bierzemy to. Mamy mending, super. Jeszcze jedną książkę bym miał, to bym jeszcze jeden mending mógł zabrać. Tu są jakieś XP, to oczywiście bierzemy. Dobra, bierzemy ten miecz. I teraz tak, ile... Ja tu obawiam się, że będzie ogromną ilość kosztowało narzucenie mendingu tutaj. Ogromną. Jestem tego pewien. Łoje. No ale opłaca się chyba. Chyba się opłaca. Dobra. Bierzemy, bo on się będzie ciągle będzie mi się naprawiał, to jest opłacalne. Dobra widzowie, słuchajcie, ja w tym momencie kończę odcinek. Mam nadzieję, że mój targ będzie jakoś śmigał. W ogóle powiedzcie, co sądzicie o tym targu, bo powiedziałem targ czy park? Chyba chodziło mi o targ w każdym razie. Mam nadzieję, że ten targ będzie śmigał, że to wszystko tutaj zostanie, że tak powiem, fajnie rozporządzone i ten targ naprawdę będzie, że tak powiem, żył jak trzeba. Dobrze, więc kończę odcinek właśnie tutaj na tym targu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, elo!